Siemano mordeczki, z tej strony Hexo i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym filmie będę używał makra w Fortnite przez 24 godziny, także wydaje mi się, że całkiem spoko. Jeżeli macie jakieś pomysły na filmy z makrami czy coś takiego, to koniecznie piszcie je w komentarzu i możliwe, że je po prostu zrobię. No i jeżeli pod tym filmem dobijemy tak z 1000 łapek w górę, to będzie kolejny film właśnie z jakimś używaniem makra czy czegoś takiego. Także ja już bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Także może na samym początku szybko wytłumaczę, jak działa to makro. Także generalnie muszę sobie kliknąć przycisk G i następnie F i spamić cały czas G i wtedy będę miał takie po prostu makro. No i co, teraz wam mniej więcej pokażę, jak to wygląda. Także tak mniej więcej wygląda to makro i tak jak widzicie zrobiłem niewidzialną budowlę, także wydaje mi się, że chyba całkiem spoko. I no, także tak to mniej więcej wygląda. I teraz chciałem wam przedstawić, jak to wygląda na jednym z trudniejszych właśnie, można by powiedzieć, takich map do ćwiczeń edycji. Także co, widzimy się na tej mapie. Okej, moi drodzy, także jesteśmy sobie już na tym właśnie kursie edycji i mamy tutaj kilka na przykład takich poziomów, w których na przykład moje makro się przyda. Także tutaj macie na przykład tryb easy i tak jak widzimy, te podłogi są no naprawdę blisko siebie. Tutaj really easy nawet nie będę przechodził, bo się po prostu nie opłaca. No bo to nawet bez makra bym to zrobił, także no, nie warto. Także od razu przechodzimy sobie do trybu easy i sprawdzimy, jak sobie radzi makro. Także lecimy. Ja nie mogę! Ha! Dosłownie w tym momencie, bo trochę się zaciąłem, spamię sobie lekko G i tak jak widzimy, ta podłoga się edytuje po kilka razy. Kurde. No ale tak jak widzimy, jest naprawdę szybko. O kurde. Dobra, teraz przechodzimy od razu do medium. Tutaj jest jeszcze very hard i impossible i hard, także no, będzie ciekawie. Dobra, lecimy do medium, uwaga i siup. Ja nie mogę! Teraz trochę bardziej klikam G, ale tak jak widzicie, po prostu sobie biegnę przed siebie i to wygląda, jakby się samo edytowało, ale pewnie słyszycie ten klawisz, bo moja klawiatura jest dość głośna. Dobra! Ale to było łatwe. Teraz przechodzimy sobie od razu do poziomu hard. Kurde, to już pewnie będzie cięższe, ale dobra. Siup. Okej, moi drodzy, także teraz od razu przechodzimy sobie do trybu very hard i tutaj już będzie nieco ciężej i będę musiał troszeczkę spamić to G, także dobra, lecimy i siup. Drodzy, także no jakoś poszło i w sumie trybu impossible nie wiem, czy będę robił osobiście, bo tutaj już jak widzicie, no troszeczkę słabiej sobie radziło to makro. Także myślę, że możemy pójść jeszcze na to coś, bo to może być naprawdę ciekawe i wtedy po prostu zobaczymy, co dalej. Także lecimy sobie od razu do trybu easy i tutaj mamy takie po prostu, że tak powiem, spadanie. Także co, lecimy i... No i dobra, to tyle. Generalnie wydaje mi się, że reszty nie będę robił, bo po prostu u nas takie spadanie w dół, to makro tak, można by powiedzieć, średnio działa. Także, no niezbyt fajnie, bo no, mniej więcej wygląda to na tej zasadzie, że jak sobie edytuję na przykład w ten sposób i chcę zjechać w dół, to po prostu działa mniej więcej tak, że no, można by powiedzieć, że się cały czas edytuje i nie mam jak po prostu zjechać w dół, także... No, przejdziemy sobie jeszcze na tryb kreatywny z innymi użytkownikami i troszeczkę ich, że tak powiem, poedytujemy.
Okej, moi drodzy, także jestem na jakiejś mapie z randomami teraz w trybie kreatywnym i tutaj jest jakiś totalny spoceniec. Także ja spróbuję się tutaj pod niego podbudować trochę. Mordo, stój, 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 proszę, nie strzelaj do mnie. Stój, 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 pokażę ci coś, pokażę ci edycję, mordo. Dobra, może już zacznę edytować. Proszę, nie. Czemu? Czemu on się musi pocić w trybie kreatywnym? Ja chcę go tylko zedytować! Stój, proszę! Proszę! Dobra, lecimy jeszcze raz do niego. Gdzie jesteś, mordo? Zrobię tutaj takie o stanowisko. Proszę, chodź tu ktoś. Może ty tu podejdziesz, mordo? Chodź, ej, byczku! Patrz! Dobra, zacznę edytować. Może zrobię budowlę niewidzialną i potem dopiero. O, biegnie, 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 proszę! Nie zabiłem mnie, nie musisz się pocić. Nie. Po co? Nie. Proszę, daj mi szansę. Byczku, dasz mi szansę. Proszę. Nie poć się na mnie. Stój! Spoceńcu! Dobra, nie to nie. I cyk, dobra gościu. Nie jesteś w ogóle spocony, jesteś giga słaby. No ale czy ja mogę komuś pokazać moje makro? Proszę. Hej, może tobie? No stój, chcę ci pokazać moje makro. Czemu mnie zabudował w wieżyczkę? Nie. Dobra, idę sobie stąd. Dobra, moi drodzy, także jestem na jakiejś innej mapie. I tutaj mamy jakiegoś typeczka od razu. Mordo, chodź do mnie. Chodź, chodź, ej, ej. Chodź, chodź, chodź. Patrz, pokażę ci moje szybkie. Nie, stój, proszę! Chodź, chodź, chodź. Nie. O, nie, proszę, nie strzelaj. Nie! Mordo! Przestań strzelać! Błagam cię. Nie. Naprawdę. Kolejny. Ej, jaka fajna mapa. Dobra, ja chcę przy nim zedytować. Patrz, 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 byczku, 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 proszę. Chociaż ty, chociaż ty. O, patrzy się na mnie, patrzy się na mnie. Tak. Nie, kolejny. Nie mogę. Gdzie jest. Ha, ten gość jest naprawdę po drugiej stronie? Czy on wyszedł? Ta. A nie, on jest po drugiej stronie. Stój, proszę, stój, proszę, stój. O. Jest, mamy to widzowie! Patrzy się! Patrzy się! Robimy na jego oczach niewidzialną budowlę. Dawara, mordo. On chyba do nas idzie. Jest niewidzialna? Nie ma niewidzialnej. Co on robi? On ma mnie totalnie w dupie. No co ty robisz, byczku? O nie, dobra, zabijam go, bo on ma też mnie gdzieś. Nara. Dobra, moi drodzy, to nie wyjdzie. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. No i tak jak mówiłem, możecie w komentarzu pisać jakieś swoje propozycje na filmy z makrami i tak dalej. No bo tutaj, no, nikt zbytnio z po prostu tych randomów na kreatywie, no, nie chciał popatrzeć, jak dziko edytuję, więc. No niestety. Może nagram jakieś reakcje widzów na makro, czy tam na szybką edycję. To jeszcze zobaczymy. Ja byłem Hexo, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i co? Trzymajcie się i cześć.